Cześć, z tej strony Kacper, podcast Dark Side of the Earth. Dzisiaj moim gościem będzie Anna Kryśkow, autorka książki Mitologia Indyjska, która ukazała się nakładem wydawnictwa Bosch. Ania jest także autorką pracy magisterskiej zatytułowanej Polska subkultura metalowców na podstawie wybranych filmów dokumentalnych. No i Ania w swojej pracy podjęła również temat dokumentu Witajcie w mroku w reżyserii Henryka Dederki z 2008 roku. Jak zresztą możemy wyczytać nawet w Wikipedii, tutaj cytat, dobór bohaterów filmu, sposób przedstawienia i ujęcia tematu wzbudził kontrowersje wśród polskiego środowiska gotyckiego skupionego w internecie. Koniec cytatu. Wspólnie zastanowimy się więc z Anią, dlaczego ten film wzbudził takie kontrowersje, ale porozmawiamy też ogólnie o subkulturze metalowej oraz jej związkach z gotykiem. Serdecznie zapraszam do wysłuchania odcinka. Na tropie gotyku. Tak jak zapowiedziałem, mam dzisiaj gościa, jest ze mną Ania. Cześć Ania. Cześć Kacper. Cześć, dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Ja na przyjemność początku... po mojej stronie. Fajnie, cieszę się. Ja na początku chciałem zapytać ciebie, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z taką alternatywną, ciężką muzyką, z metalem? Jak to wspominasz, te swoje początki subkulturowe? No i wspominam to bardzo miło i zawsze mam problem z określeniem tego i usytuowaniem w odpowiednim czasie, bo zawsze wydawało mi się, że zaczęłam dopiero w liceum, ale jak sobie ostatnio o tym myślałam, to tak naprawdę początki były już gdzieś w gimnazjum. Mogła to być po koniec drugiej, początek trzeciej klasy gimnazjum, wtedy się zrobiłam taką trochę bardziej niegrzeczną dziewczynką. Znaczy nigdy nie byłam grzeczna, umówmy się, bo jak moja mama usłyszała, że stałam się niegrzeczna, to by krzyczała, że wcale tak nie było kolorowo wcześniej. I pamiętam, że tymi początkami to możesz się śmiać, ale był Linkin Park. I wiem, że wiele osób od tego zaczynało. Ale dlaczego? Wiesz co, tak się przyznam, że ja tam pod koniec podstawówki byłem fanem Avril Lavigne, a Linkin Park Avril, już niedaleko leżał. No tak, Avril też, oj, cudowne. Pamiętam, jaki był szał po prostu na nią. Ale pierwszym takim kawałkiem, w którym się faktycznie zakochałam, który można nazwać z pogranicza dziś rocka i metalu, był Numb. I co ciekawe, w tej wersji z JMZ. I kochałam go ponad życie. Uznałam w tamtym czasie, że to jest jeden z najlepszych kawałków, jaki kiedykolwiek poznał, aż poznałam oryginał i stwierdziłam, że tamten jest super, ale ten jest dużo lepszy. I pamiętam te moje początki, jak właśnie próbowałam tych cięższych kawałków Linkin Parka i uznawałam, że ojej, ola Boga, jakie to jest straszne, chyba nie dam rady, może kiedyś indziej. No a teraz bywają takie chwile, że black metalu posłucham, raczej post blacków, to leży bardziej w kręgu moich zainteresowań. No właśnie, ty mi się kojarzysz z taką ciężką muzyką, tak jak nieraźmy sobie prywatnie rozmawiali, to właśnie z black, z death metalem, z tymi rejonami mi się bardziej kojarzyło. Tak, zawsze to był raczej death, team death, ale ostatnimi czasy się trochę pozmieniało. Może dlatego, że też poznałam mężczyznę, który jest zakochany w blacku i pokazał mi strony tej muzyki, której po prostu nie znałam i zawsze jakby black metal kojarzył mi się przede wszystkim z takim zespołem Mayhem. To teraz wiem, że to nie jest koniec świata i że nie trzeba się bać, że black nie jest taki straszny, jak go szatany malują i naprawdę można z niego bardzo dużo wyciągnąć przyjemności. I też to też robię, mam dużo przyjemności z tej muzyki. No ja mam z kolei tak, że trochę odszedłem już od black metalu, bardziej go myślę w liceum właśnie słuchałem, ale do tej pory kocham wracać do zespołu Satyricon, jakiś mam do nich sentyment taki. A ja też bardzo lubię, nie często, ale właśnie jest kilka takich kawałków, które uwielbiam i wiele jest po prostu zespołów, których nawet Mayhem, których nie słucham na co dzień, ale z taką nostalgią wracam, bo kiedyś jak się odkryło te zespoły, te kawałki, to było takie wow, ale to jest nowe, to jest inne i z jednej strony bardzo mi się to podoba, a z drugiej strony jest to tak straszne i kakofoniczne i teraz naprawdę z taką nostalgią, z takim uśmieszkiem to rozpamiętuję.
Ale tak właśnie przechodząc trochę do twojej pracy magisterskiej, zaraz chciałbym ciebie zapytać, co cię zainspirowało, ale tak a propos tego, co powiedziałaś przed chwilą, że na początku bardziej był właśnie taki no new metal u ciebie, potem death metal, teraz trochę black metal, natomiast ty w swojej pracy poruszasz tak naprawdę tematy związane z wieloma podgatunkami metalu, no tak. Bo i masz tam podrozdział o heavy metalu z lat 60., oczywiście new wave of British heavy metal, thrash metal, death metal, black metal, metalcore, także no ogromny taki bagaż wiedzy. No i właśnie chciałem się zapytać ciebie, skąd pomysł na taką pracę magisterską, bo wydaje mi się, że chyba zbyt dużo publikacji naukowych na temat metalu nie ma, bo tak trochę wnioskuję z tego też względu, że ja napisałem pracę licencjacką o gotyku właśnie i źródeł było bardzo, bardzo mało. I zastanawiam się troszeczkę, jak to wygląda, jeśli właśnie zabierzemy się za pisanie pracy naukowej, ale o metalu. Jak to wspominasz? Powiem ci, że no, jeśli chodzi o dostępność źródeł, to faktycznie nie było łatwo. Może są, ja przekupywałam tony dokumentów, różnych książek z różnych źródeł. Odkryłam wiele bibliotek internetowych, wiele też materiałów miałam po angielsku. To było wiele jakichś artykułów w czasopismach i socjologicznych i innych. Nawet w modowym kiedyś znalazłam artykuł na temat ubioru metalowca. Oh. I tak, taki artykuł właśnie w artykule modowym, przekrój przez to, jak kiedyś metalowcy się ubierali, jak teraz się ubierają, jak te zmiany następowały. I to też użyłam, bo to jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś z takim okiem jakby znawcy patrzy na to, no to to, więc takich rzeczy szukałam, bo takich stricte naukowych rzeczy nie było. Jest wiele książek, ale to są opracowania pisane albo przez osoby z tego grona metalowego, z polskiego, albo przez dziennikarzy, albo przez inne osoby, które miały jakby z tym światem dużo wspólnego. Ale nie są to książki naukowe, są to bardziej biografie chyba, nie? Biografie, czy po prostu wywiady rzeka. Dokładnie, dokładnie, bo z takich książek właśnie korzystałam, jak Władcy Chaosu, czy Głośno jak Diabli. To nie są książki naukowe, są książki do poczytania, żebyś sobie mógł uświadomić, jak to wygląda, jak to wyglądało kiedyś, jaka jest tego historia, ale nie ma od takiego podejścia socjologicznego po prostu. Więc to musiałam dokopać się sama. No i właśnie, jak to ugryzłaś? Jak ja to ugryzłam? No, bardzo długo się za to zabierałam, bo w ogóle nie miałam o tym pisać. To nie był pierwszy mój strzał, to był ostatni strzał. A ty też o to pytałeś, to może najpierw zacznę od tego, bo to też bardzo zabawna historia. Ja moją pracę licencjacką pisałam z czegoś bardzo pokrewnego książce, którą napisałam, dlatego że było to Istoty fantastyczne mitologii indyjskiej. Tak się nazywał mój licencjat. Super. Dlatego, że bardzo zainspirowała mnie książka wydawnictwa Bosch, notabene. Okay. Pozdrawiam. Które później nie wydało. Ekstra. Tak. Do którego później... Dokładnie. Ja się zainspirowałam Boschem, pisząc licencjat. I potem mój licencjat zainspirował mnie, żeby się do Boscha zgłosić. I właśnie tak to było. I do czego dążę? Ja lubię pisać i zawsze lubiłam pisać na tematy, które mnie interesowały, które sama sobie wybierałam. Licencjat wybrałam dlatego, że bardzo byłam zauroczona mitologią indyjską. Magisterkę chciałam pisać czegoś bardzo podobnego, jako że studiowałam dziennikarstwo. Chciałam z takiego dziennikarskiego punktu widzenia przeanalizować kult Kali w Polsce, bo wiem, że taki istnieje. I chciałam... Czyli tej bogini śmierci, tak? Dobrze kojarzę. Dokładnie, tak. Chciałam o tym napisać, miałam nawet dotarcie do ludzi, którzy w tym kulcie Kali są, ale niestety moja promotor stwierdziła, że delikatnie mówiąc, mam nierówno pod sufitem, bo to nie jest temat, który jest bezpieczny, bo chciałam tak bardzo mocno dotrzeć do tego, o czym się o tej bogini mówi, czyli o tym, że ona lubi krwawe ofiary. Chciałam dotrzeć po prostu do dokumentów, do materiałów, do dowodów świadczących o tym, że dalej, może nie w Polsce, ale ogólnie na świecie, że dalej kult jest krwawy i że dalej ona jakby łaknie ludzkiej posoki.
No tak, bo ludzie kojarzą tą boginkę, mi się wydaje, w kulturze głównie z filmu Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Tak. I to jest koniec ogólnej wiedzy takiego szarego, prostego człowieka o bogini Kali i o jej kulcie. A jednak ten film opowiada o latach chyba 30. czy 40., jak się nie mylę. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Tak, tam są naziści, więc to muszą być takie 30-40 tak, lata. Tak, no to ta bogini jest bardzo ciekawa i bardzo złożona. Jednak tak, jest krwawa i w wielu podaniach czy w wielu dokumentach po prostu są dowody na to, że ona tej krwi ludzkiej, zwierzęcej to wiadomo i to nie jest nic dziwnego, ale że tej ludzkiej też łaknęła. I do tego chciałam dotrzeć, no nie dostałam takiej zgody, więc zmieniłam front i stwierdziłam, dobrze, to jeżeli nie bogini Kali, to ja chcę o satanistach pisać. I dotrzeć do jakichś tam właśnie kultur satanistycznych, odłamów w Polsce i zobaczyć, czy dalej to jest żywe, czy to tylko straszy się tym dzieci. No to moja promotor tym bardziej powiedziała, że to nie jest bezpieczne i ona do tego nie przyłoży ręki. No więc jak z tej strony nie mogłam, z tej strony też nie mogłam, no to powiedziałam, dobra, no to metal. I ona już tak popatrzyła na mnie spolitowanie i mówi, dobra, pani, a niech będzie ten metal, tylko proszę to ugryźć jakoś sensownie, żeby to nie było lanie wody przez 300 stron. I stwierdzi, tak. A do tego jestem zdolna, bo bardzo lubię pisać, więc chyba już mnie troszkę znała. Dlatego wybrałam właśnie subkulturę metalowców w polskich filmach dokumentalnych, bo jest to temat chyba wcześniej nieomawiany. Nie spotkałam się z taką pracą, z taką analizą. I postanowiłam no po prostu połączyć coś, co lubię, z czymś, czego nie ma, z czego jest deficyt. Właśnie też chciałem cię dopytać, no bo temat dotyczył jakby filmów dokumentalnych i to, w jaki sposób komunikują metale, w jaki sposób są przedstawiani, prawda, w tych filmach dokumentalnych. Ja chciałem się troszeczkę zapytać o klucz doboru filmów, bo mamy tutaj film Fala z 1985 roku, mamy Historię polskiego rocka, Teoria hałasu 2008, mamy Do ostatniej kropli krwi z 2014 i mamy Witajcie w mroku. Tak, tak. Tak. Powiem ci bardzo prosto, dostępność. Jeśli chodzi o filmy dokumentalne o subkulturze metalowców, to ich po prostu jest niewiele i też niewiele jest dostępnych. Są jakieś filmy na YouTubie, które są amatorsko nagrywane i w moim odczuciu one się po prostu nie nadawały, bo brakowało mi takiej autentyczności i takiej wiarygodności w tych filmach. Więc te filmy, są to filmy znane, które uznałam, że są po pierwsze dostępne ogólnie, że każdy, kto będzie chciał się zapoznać z moją pracą i poddać ją krytyce, będzie mógł ten film obejrzeć. Z drugiej strony ja będę miała łatwość, żeby te filmy obejrzeć i omówić, podać jakieś źródła. No i z trzeciej strony jakoś musiałam to zawęzić, więc po prostu stwierdziłam, że te dane filmy są po prostu na tyle interesujące, że chciałabym je omówić. Okej. Okay. Mm-hmm. I jaki uważasz, że jest, tak z ciekawości zapytam, taki najbardziej reprezentatywny, jeśli chodzi o subkulturę metalowców? Czyli na przykład powiedzmy God chce obejrzeć dokument o subkulturze metalowej, żeby no dowiedzieć się czegoś więcej na przykład, nie? To wiesz co, to wydaje mi się, że ten drugi z wymienionych, czyli Historia polskiego rocka. Tak. I Do ostatniej kropli krwi też jest fajny. Historia polskiego rocka, Teoria hałasu jest dlatego moim zdaniem wartościowym, tak jakby ktoś chciał się po prostu zapoznać z subkulturą, bo jest takim przejazdem po historii tej subkultury i tego gatunku, nie tylko w Polsce, ale też generalnie na świecie, bo osoby, które się wypowiadają, muzycy, producenci, którzy się wypowiadają w tym konkretnym filmie, mają naprawdę olbrzymią wiedzę i są jakby ze środowiska, oni tam byli, oni to widzieli, oni wiedzą po prostu, o czym mówią. Dlatego uważam, że ten film jest ogólnie dobry w moim odczuciu i też jest dobry, jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć w takiej formie, czyli w formie wideo. No i jeszcze Do ostatniej kropli krwi też wspominałaś, że też mogłabyś polecić. Tak, to jest podobny case. One są bardzo... W jednym jest więcej nagrań koncertowych polskich, TSA i parę innych takich czołowych gwiazd. W drugim jest więcej wywiadów, ale one są bardzo uzupełniające się. Czyli warto oba obejrzeć, żeby mieć... Oczywiście, większy... ja polecam. Okej, okay, no i teraz przejdziemy, bo jednak podcast jest o gotyku, więc no najbardziej interesuje mnie ten wybór Witajcie w mroku.
To może najpierw właśnie skąd pomysł, żeby to też zawrzeć w pracy o metalach? O. Powiem ci tak, tak naprawdę metal gotycki to jest metal. Znaczy, no tak. Może nie tak. Subkultura gotycka to nie jest to samo, co subkultura metalowa, jednak ma wiele cech wspólnych, dlatego że jest gotyk, jest metal i jest razem gatunek metal gotycki, tak. Który bardzo zresztą lubię i uznałam, że mimo tego, że to jest takie pomieszanie z poplątaniem, troszeczkę takie może na siłę łączenie dwóch elementów, ale z drugiej strony taki new metal też jest połączeniem dwóch różnych elementów i wiele gatunków muzycznych po prostu się ze sobą łączyło, dając różne hybrydy na przestrzeni dziejów i z tego wychodziły kolejne. Istnieją i się mają dobrze, co nie? Dokładnie, więc uznałam, że to jest w pełni świadomy, znaczy to był w pełni świadomy wybór, uzasadniony i miałam na to jakby dowody znalezione w tym właśnie filmie, że ten metal jakby... Może i sama subkultura metalowa to nie jest to samo, co subkultura gotycka, jednak muzyka łączy te dwa elementy, bo one bardzo blisko siebie leżą, moim zdaniem. Okej, okay. Powiem w ten sposób, zapytam w ten sposób, no bo pewnie poznałaś trochę gotów w swoim życiu. Tak, nawet się tym pracuję. Jak zobaczyłaś film Witajcie w mroku, to czy widziałaś swoich znajomych w tym filmie, jakby w tych bohaterach? Bo... Nie. Absolutnie. Ten film oglądałam na raty. Oglądałam go długo, bo tak bardzo wydawał mi się komiczny, ale już po prostu postawiłam kropkę na i powiedziałam sobie, że ten film też chcę omówić, że chcę, żeby moja praca może i była trochę kontrowersyjna, ale na tym polegają badania, że bierzesz sobie za cel ileś tam punktów, badasz je i patrzysz, jakie są tego efekty i wysnuwasz jakieś wnioski po prostu. I moim wnioskiem było to, że okej, może i muzyka jest tutaj styczną, jest bardzo podobna w jednej i w drugiej subkulturze, ale to nie jest to samo. A ten film jest niestety czymś... Teraz powiedziałabym, że to był błąd, że jego wybór był błędem. Nie dlatego... że nie zgadzam się, że te dwa gatunki czy dwie subkultury są gdzieś blisko siebie, tylko jakby sam film jest problemem, że on jest jakby karykaturą subkultury gotyckiej i to mnie bardzo boli. Po wielu latach jestem w stanie to powiedzieć wprost, że boli mnie to, jaki ten film wygenerował obraz gotów i tej pięknej subkultury i tej pięknej muzyki, która za tym się kryje. No tak, bo tam postawiono na takie silne, mocne indywidualności, tak. Niektórzy nawet by powiedzieli, że na takie ekstremalne przypadki, no bo nie oszukujmy się, no większość gotów nie pracuje na przykład w branży pogrzebowej, prawda? Gdzieś tam jest to podparte też obecnością doktora Suligi, jak się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, więc gdzieś tam jeszcze jest to podbudowane jego komentarzami, które są dość kontrowersyjne, on też jest dosyć kontrowersyjnym badaczem. I też tak naprawdę tam właściwie bardzo mało miejsca poświęcone jest muzyce w tym dokumencie. I samej chyba jedynie Ania Ortodoks tam w miarę się coś tam na temat muzyki wypowiada. Tak, tak. Ania Ortodoks była, przepraszam, że to powiem, ale jedyną dobrą rzeczą tego filmu. Dlatego, że ona kategorycznie powiedziała, że gotyk i śmierć, ona się przeciwstawia takiej interpretacji. Że dla niej gotyk, subkultura gotycka, to jest miłość, to jest piękno, a nie śmierć i odraza, tak jak chcą to niektórzy wykreować. I to mi się bardzo podobało. I będę mówić to do dziś, że to jest jedyny dobry element tego filmu i dla tego kawałka warto obejrzeć, tylko szkoda, że to trwa jakieś 3 minuty, a cały film 1,5 godziny. No tak, ale z drugiej strony jest czym się nie zgadzać później na przykład takiej pracy, chociaż twoja tak, nie była jakby o gotyku, nie? Tak. Ale jakby wnioskiem twoim głównym, z tego co pamiętam, bo jakiś czas temu czytałem twoją pracę, był taki wniosek, że jednak jakby subkultura gotycka i subkultura metalowa to są dwie odrębne subkultury, które łączą pewne elementy typu zamiłowanie do mroku, do takiej... Do muzyki też, tak. Tak. Jeśli chodzi o samą strukturę mojej pracy, to biorąc pod uwagę cztery cechy charakterystyczne subkultury według Matusiewicza, każdy film właśnie analizowałam pod kątem występowania czterech tych cech, czyli czy występuje w danym filmie swoista tonacja uczuciowa, emocjonalna,
czy występuje specyficzna forma zachowania lub specyficzne formy zachowania, czy występuje kreowanie wizerunku i ostatnia, jaki jest stosunek do obiektu kultu i czy w ogóle występuje. I patrząc na te cztery cechy Matusiewicza, mogłam, porównując ten film z innymi filmami w mojej pracy, był od razu na pierwszy rzut oka widoczny rozstrzał i różnice, bo jest zupełnie inne kreowanie wizerunku, jest zupełnie inne formy zachowania i też jest stosunek do obiektu kultu. Tutaj może zbliżone, no bo ta muzyka jest w jakiś sposób obiektem kultu, ale jest troszeczkę w inną stronę idzie to w metalu, a w inną stronę idzie w gotyku. I ten film Witajcie w mroku z jednej strony u Ani Ortodoks pokazywał miłość i piękno, co też nie zgadza się z metalem, bo jeżeli skupiać się tylko na wypowiedzi Ani i o tym, jak ona widzi swoją subkulturę i to wszystko, co ją otacza, a jak występuje to na przykładzie wypowiadających się osób w innych filmach, to tutaj jest piękno i miłość, a tutaj jest nienawiść i szatan. Tak bardzo, bardzo to spłycając, tak? Więc to są zupełnie różne rzeczy. I ten film pokazał, że muzyka to jest nie wszystko. Znaczy jakby analiza tych czterech filmów pokazała, że muzyka to nie wszystko. Nie można pokazać, nie można powiedzieć o jednej subkulturze, kiedy jest ta sama muzyka. Ale to się ma na przykład też, jeśli mówimy o punkach i o skinach. Muzyka ta sama, przekaz inny, ubiór inny, wszystko inne. Mhm, tak, tak. Jakby ta warstwa taka aksjologiczna, tych wartości wchodzi w grę trochę, tak, nie? Tak, tak, tak. No, ale też wydaje mi się, że tutaj na pewno też można wyróżnić inne formy zachowania, choćby ty nawet o tym wspominasz w pracy, że tak. Choćby w czasie koncertów, co nie? Że tak. Publiczność metalowa zachowuje się inaczej niż publiczność gotycka. Oj tak, no bo przecież na każdym szanującym się koncercie metalowym nie może się obyć występ zespołu bez moszu, czyli bez poga. No. Tutaj są przepychanki, są ostre słowa, są krzyki, jest ostro, a na koncercie gotyckim, na którym bywałam, to nie ma takiego, znaczy nie mogę powiedzieć, że nie ma pogo na koncercie gotyckim. Nie są ludzie może statyczni, ale... Tak, ale to nie jest ten sam, jak możesz sobie, czy pewnie nieraz widziałeś na YouTubie, czy nawet na żywo, do jakich ekstremum może dochodzić na koncertach metalowych. No mi to wystarczył raz na Wejderze, wiesz, jak trafiłem w środek takiego moszu, czy tam pogo, czy zwał jak zwał. Tak, tak. No tak, to jest na pewno przeżycie i jak przeżyjesz, to się cieszysz. Tak, dokładnie. Jeszcze jako taki szczupły, wręcz wychudzony 16-latek, który trafił na Wejdera. Ojej, no to tak, to... Nie wpijał, no. No to widzisz, no, biorąc pod uwagę te cztery punkty, tylko te cztery punkty, bo można tutaj się spierać, czy Matusiewicz wymienił wszystko, czy nie skłócił tego, czy jest kultur, więcej. To jest w ogóle osobny temat, co nie? Ojej, powiem ci, że przeczytałam tyle książek pisząc te prace, że każda tak naprawdę, biorąc każdego z autorów osobno, masz zupełnie coś innego. Dokładnie. Części rzeczy się zgadzają ze sobą, ale w większości to są zupełnie inne spojrzenia na subkulturę, bo mam wrażenie, że jest tak, że każda osoba pisząca o subkulturze ma w głowie coś troszeczkę innego. Niektórzy mają w głowie jedną subkulturę, inni zupełnie inną i na inne rzeczy zwracają uwagę. Więc tutaj też jest duża różnica, jakby co, z czym w głowie piszesz, tak? I próbujesz scharakteryzować daną rzecz. Dlatego z wieloma tymi specjalistami nie zgadzałam się do końca, bo nie widziałam w tym mojej subkultury, czyli czytając te wyszczególniki, czy te charakterystyczne elementy, nie widziałam tego w subkulturze metalowców, a wiem, że subkultura metalowców, no subkulturą jest, po prostu. Wiesz co, bo tam ogólnie, jeśli chodzi o tą kwestię subkultury, jest moim zdaniem ogromny chaos terminologiczny i też jest bardzo zależne to, co przeczytamy w danych badaniach od tego, czy to pisze antropolog kultury, czy socjolog kultury, czy psycholog, czy kulturoznawca. Wiesz, co mam na myśli. Po prostu tak, każda nauka sobie... Tak, każda nauka sobie
jakby lubi zaczerpnąć tą subkulturę pod siebie i zdefiniować ją według swoich potrzeb. Prawda. I stąd mi się wydaje, że jest właśnie taki bajzel. Tak, tak, tak. No i patrząc na te cztery cechy Matusiewicza, w łatwy sposób można po prostu scharakteryzować wiele subkultur. Nie powiem, że wszystkie, bo też nie wszystkie charakteryzowałam. Może się okazać, że w jakiejś nie będzie tych zgodności, ale jeśli chodzi o muzykę metalową i o subkulturę metalowców, to tutaj się jakby jestem w stanie zgodzić, bo te wszystkie specyficzne formy zachowania, kreowanie wizerunku, tonacja emocjonalno-uczuciowa, to wszystko tu po prostu występowało. I jest też obiekt kultu, czyli muzyka, sama muzyka, bo nadrzędnym elementem subkultury metalowców jest właśnie ta muzyka, to ona jest tą świętą i koncerty, które pełnią rolę takiego katarzis po całym dniu, tygodniu, miesiącu ciężkiej pracy idziesz i możesz po prostu być sobą w tym momencie, w danym miejscu i w czasie. Możesz przywdzieć swój odświętny strój, czyli skórę i ćwieki. Możesz po prostu dać upust tym wszystkim emocjom, pójść w pogo, wyżyć się. Jesteś po prostu w tym momencie i czujesz się dobrze. Mm-hmm. No i właśnie tutaj się zastanawiam, czy należy stawiać taką twardą granicę między metalem a gotykiem, bo choć może ubiór jest różny i jakby ten sposób takiej samoekspresji na koncertach, ale chyba ten moment, że ten koncert i to wgłębienie się w muzykę jest taki istotny i taki budujący i taki właśnie rozluźniający i że człowiek czuje się po prostu dobrze słysząc tą ukochaną muzykę, to chyba jest element wspólny dla gotów i metali. Wydaje mi się, że tak, tak. Wiesz co, jeszcze jednym z takich elementów ważnych, który pozwolił też między innymi metalowi czy kulturze metalowców na pozostanie w tym kształcie od lat 60., 70. do dzisiaj, jest to, że za metalem nie stała żadna inna ideologia, jak po prostu muzyka. Bo świat się zmienia i ludzkie pojmowanie rzeczywistości i życia codziennego też się zmienia. Dlatego tutaj na przykład już się coraz mniej o skinach słyszy. I inne subkultury, które były nastawione tak bardzo politycznie, też no są, nie można powiedzieć, że ich nie ma, ale nie są tak silne jak muzyka metalowa, bo za nią nie stały po prostu żadne ideologie. To był czysty zamysł, muzyka przede wszystkim. I tutaj w gotyku jest podobnie. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że za subkulturą gotycką nie stała żadna inna ideologia, czy to światowa, czy polityczna. Tutaj też tą nadrzędną rzeczą był, no może jakby jakieś emocje tutaj wchodziły w grę, ale ta muzyka też była ważna. Ubiór specyficzny i muzyka, no ale subkultura metalowców też ma swój specyficzny ubiór, tak? Znaczy z gotykiem to jest troszeczkę tak, że z jednej strony gotyk powstał wraz z postpunkiem tak naprawdę, więc troszeczkę goci się wywodzą z punków. Natomiast rzeczywiście może te pierwsze zespoły gotyckie czasami gdzieś tam polityczne tematy wrzucały u siebie, no jako spuściznę po punkach jakby, nie? Natomiast wydaje mi się, że były to tematy przeważająco lewicowe, też po punkach raczej. Natomiast tu też, jeśli chodzi o gotów, to pojawiła się ta inspiracja gotycyzmem jako prądem kulturowym, wiesz? Czyli właśnie ten taki z jednej strony czarny romantyzm, z drugiej strony powieść gotycka, z trzeciej strony ta taka kultura grozy jakby, nie? I to wszystkie te elementy jakby zmiksowane razem składowo stworzyły jakby tą subkulturę, nie? No i w sumie goci też nie są tak młodą subkulturą, no nie, bo to są lata 80. Tak. Także rzeczywiście te metale i goci to są takie muzyczne subkultury, które do tej pory przetrwały. Gotów jest mniej zdecydowanie niż metali, tak. Takie mam wrażenie, że to jest mniejsza subkultura. Tak, też myślę, właśnie. Ale właśnie to się zastanawiam, czy też ta twarda granica między metalem a gotykiem jest konieczna, bo wydaje mi się, że mimo wszystko te subkultury ze sobą sympatyzują najzwyczajniej. Pewnie, że tak. Bo wiesz, bo też jest taki problem wśród gotów dotyczący właśnie gotyk metalu, czy to jest gotyk, czy metal. W sensie, że niektórzy goci jakby przyjmują, że okej, to też jest, oprócz tego, że jest to podgatunek metalu, to jest to też podgatunek muzyki gotyckiej, ale są też tacy, którzy stanowczo mówią, że nie, metal gotycki nie jest muzyką gotycką, co nie? Okej. To jest taki ciekawy temat. O, to bardzo ciekawe, to widzisz, to dobrze, że mówisz, a taki Moonspell w takim razie, no bo jest to klasyka, zdawało mi się, że jest to klasyka jednak gotyku,
ale to nie jest delikatna muzyka, to jest naprawdę porządne uderzenie, więc w takim razie Muspel... Taki postpunkowy, batcave'owy god powie ci, że Muspel to jest metal gotycki, a metal gotycki nie jest częścią muzyki gotyckiej. Aha, tak ci powie, nie? W ten sposób, okej. Okay. Mimo, że nazwa... Ale... Okej. Okay. Mhm. Tak, to nie wszyscy tak powiedzą, ale jest ten taki problem w środowisku gotyckim. Tak samo jak pojawiło się Dark Electro, które już momentami bardzo czerpało wręcz z muzyki techno. Tak. To też pojawiły się głosy, znaczy są osoby, które jak najbardziej akceptują to jako część muzyki gotyckiej, ale bywają osoby, które uważają, że to jest techniawa i jakby rock gotyk to jest rock gotycki, okay, który powinien się opierać na gitarach, a nie żadne elektro, nie? Okay. To tak są takie jakieś... Bo chodzi mi o to, że w metalu chyba jakoś jest większa zgodność co do uznania jakichś danych gatunków za muzykę metalową, nie? Oj nie. Znaczy no wiadomo, że jakiś tam black metalowiec czy death metalowiec nie będzie lubił symfonicznego metalu, bo to dla niego będzie... A właśnie tutaj... Właśnie nie. Chociaż tutaj... jest symfonik black metal w sumie. Tak, no tak, właśnie. Powiem ci tak, mój partner jest black metalowcem i on często mówi, że... taki metalcore to nie jest metal. I bardzo dużo osób, tak, dużo osób mówi właśnie, że ten nowoczesny, nazwijmy to, bo to przecież też już po 20 lat ma, czy nawet prawie 30. Czy new metal w ogóle chyba. I new metal, i metalcore, i te wszystkie korowe odłamy metalu. Wielu takich, nazwijmy to, ortodoksyjnych metali nie uznaje za metal, ale też nie powie ci, co to jest. To jest, po prostu w ich mniemaniu to jest nie metal. Kropka. I to jest, widzisz, kolejna styczna gotyku tak, no i metalu. Tak, tak, każdy się będzie wykłócał o swoją rację i coś jest bardziej true, a coś jest mniej true. I to też bardzo to... Czyli to nie jest tylko problem gotyku, że jest kłótnia o to, czym jest ten gotyk. Jakby, tak, czyli, jakby, w metalu też jest kłótnia, czym jest ten metal. Tak? Bo coś, okay. Co innego powie ci thrash metalowiec, co innego powie ci black metalowiec, a co innego ci powie metalcorowiec. No więc tak. Ale to jest inspirujące. Myślę, że fajną rzecz żeśmy tutaj ustalili. Naprawdę. Tak. Okej, okay. Bo wydałaś książkę Mitologia Indyjska, tak jak już wspomniałaś, ona jest zainspirowana twoim licencjatem. Tak. I w ogóle tak jak sobie patrzę na nasze historie edukacyjne, to one są dosyć styczne, bo ja z kolei licencjat pisałem o subkulturze, tylko że gotyckiej, a nie metalowej. Natomiast magisterkę pisałem o kwestii takiej, jak przedstawiany jest Orient w filmach zachodnich. Naprawdę? Wiesz? Wow. Tak, więc tak. I właśnie chciałem się zapytać o ten taki, o tą mitologię indyjską w tym kontekście, bo na przykład Orient jako konstrukt ten taki, nazwijmy to nie, jest też w sferze gotyckich zainteresowań i bywa inspiracją do różnych gotyckich, że tak powiem, aktywności czy muzyki, czy choćby w powieściach gotyckich jest bardzo dużo nawiązań do właśnie tak zwanego Orientu. I ja chciałem się zapytać z ciekawości. Wiem, że na pewno istnieją zespoły grające oriental metal, bo gdzieś tam nawet kojarzę jakieś, ale chciałem się ciebie zapytać, na ile... Bo właśnie ty jako metalówka, powiedzmy, interesujesz się z jednej strony tą mitologią indyjską, z drugiej strony no, satanizmem i to, co żeśmy wymieniali na początku. I zastanawiam się, czy na przykład takie zainteresowanie Orientem też występuje w metalu. Czy to raczej jest takie, że mamy kilka zespołów, które orientalizują, nazwijmy to, a nie występuje to jakoś na szerszą skalę? Wiesz co, ciężko jest mi powiedzieć, bo w takich kręgach się nie obracam, aczkolwiek znam kilka zespołów, które nie pochodzą ze wschodu, a grają na taką modłę, na przykład indyjską, czy orientalną, jakąś arabską bardziej. Są to zespoły, na przykład jeden jest z Rosji, nie pamiętam teraz nazwy, przepraszam, wyleciała mi. Parę zespołów takich, które są nieoryginalnie stamtąd, a jednak te muzyką inspirowane, czy to Indiami, czy Chinami, znam, ale na pewno bardzo jest dużo zespołów z tamtych stron, po prostu z Indii, znam z Tunezji i słychać jakby w brzmieniu tamtych zespołów taką oryginalność, że to jest autentyczność, o, że te zespoły po prostu są rozpoznawalne. Jeden z zespołów indyjskich, Demonic Resurrection, oni grają death metal, jest dosyć rozchwytywany, coraz bardziej rozchwytywany, grają na dużych festiwalach metalowych. Ja bardzo lubię ich muzykę,
i widać, że coraz śmielej jakby sobie te zespoły grające po swojemu, nie europejsko i nie amerykańsko, radzą sobie dobrze. Radzą. Tak, i to jest świetne. I ostatnio właśnie mój partner powiedział mi, że znalazł w Kalkucie, tam w Kolkacie teraz, zmiana nazwy nastąpiła jakieś paręnaście lat temu, w Kolkacie jest taki krąg muzyczny, kółko wzajemnej adoracji, bym powiedziała, nie pamiętam, czy to jest jakaś grupa, która po prostu, no nie wiem, w każdym razie jest podziemie metalowe, black metalowe, które jest bardzo hardkorowe, można tak to nazwać. Skierowane na bogini Kali, tak z ciekawości? Nie pytałam, ale z tego, co mi mówił, wynika, że inspirują się właśnie swoją mitologią. No bo black metalowcy mocno inspirują się złem, szatanem. Pewnie mój partner zabił, że na pewno powiedziałby dużo więcej o black metalu niż ja, ale jest to takie bardzo mroczne, bardzo krwawe. I no, gdzie szukać lepiej, jak masz black metalowy zespół w Indiach? W samej Kalkucie, gdzie jest po prostu ośrodek Bogini Kali, Kali Ghat. No, gdzie szukać lepszych inspiracji, jak nie pod własnym nosem, prawda? Więc podejrzewam, że oni mogą się inspirować. Na pewno jest sporo zespołów, które przebiły się do Europy. To z perspektywy właśnie Indii, ale jest też dużo zespołów innych, z innych zakątków świata, które po prostu stają się popularne z tego właśnie, tak jak mówisz, Orientu. Są w metalu popularne od wielu lat i ja to popieram, bo jest bardzo dużo jakby natłok tych skandynawskich zespołów, natłok amerykańskich. Też przesyt chyba w pewnym momencie już był. Tak, i wiesz co, może to jest właśnie tego efekt, że był przesyt tymi takimi standardowymi, takimi już zespołami i nurtami, które już od wielu, wielu lat po prostu krążą, że po prostu zaczęły przebijać się do mainstreamu metalowego też inne inspiracje. I to jest fajne, po prostu. Okay. To tak na koniec, jak żeśmy też zahaczyli o tą właśnie mitologię indyjską, to może zachęcimy słuchaczy, żeby sięgnęli po twoją książkę. Czego można się spodziewać po wydawnictwie Anny Kryśkow, mitologia indyjska? Jak ktoś sobie zakupi tę książkę? Nie jest to pozycja naukowa. Pozycji naukowych o Indiach, kulturze, o mitologii jest w języku polskim całkiem sporo. Jest to pozycja, która jest wstępem jakby do poznania całej tej kultury, chociaż nie całej, bo tylko takiego pewnego fragmentu, urywka, czyli tej mitologii. I to też nie całej, bo nie da się w jednej książce opisać całej mitologii takiego wielkiego i starego kraju, jakim są Indie. Jest to po prostu książka, którą może wziąć do ręki każdy, dosłownie każdy. Może nie dziecko, bo jest wiele krwawych scen, to nie polecam, tak 13+, ale jest tam wiele historii z mitologii indyjskiej, opowieści, są tam opisy bogów, straszydeł, bo to też jest cały rozdział bestiariusz, w którym są piękne, straszne i dziwne istoty, które można napotkać. Na pewno jest to pozycja specyficzna, tak jak specyficzne są Indie i ich kultura. A tak na koniec, bo zaciekawiło mnie, miałaś okazję być w Indiach? Tak, byłam parę lat temu, okay. 2000 bodajże, to było 15 roku. Byłam przez miesiąc w Indiach i tam stamtąd też czerpałam inspirację do tej książki, bo widziałam wiele, słyszałam wiele opowieści, widziałam wiele pięknych miejsc, które są opisywane też w książce, z których wychodzą po prostu te piękne i brzydkie potwory. No po prostu polecam Indie każdemu, chociaż nie są dla każdego. No to świetnie, słuchaj, to ja ci życzę może, bo skoro książka Mitologia Indyjska powstała bazując na twojej pracy licencjackiej, to może kiedyś ci się uda magisterkę opublikować, bo myślę, że to też byłoby bardzo ciekawe, brakuje takiej pozycji na rynku, a może w ogóle powinniśmy pomyśleć, żeby nasze wspólne te prace o subkulturze razem wydać, słuchaj, i żeby były jakieś
jakaś fajna pozycja na rynku naukowa, bo, słuchaj, no bo brakuje tego. Nie ma sprawy, ja jestem otwarta, moje tam kilka stron, twoje kilka stron i coś może ciekawego uda nam się stworzyć. Pewnie. Super, no nic, to może ten wywiad będzie przyczynkiem do czegoś nowego i fajnego. Natomiast teraz chciałem ci bardzo na koniec podziękować za przyjęcie zaproszenia do podcastu Dark Side of the Earth. Dziękuję. Myślę, ja też się cieszę, że mnie zaprosiłeś. Przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale bardzo ucieszyła mnie twoja propozycja i naprawdę to było ciekawe przeżycie pierwsze w moim życiu. I dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dobre. Na pewno mam dużo pozytywnych emocji, obok stresu mam dużo pozytywnych emocji i bardzo dziękuję za to zaproszenie. Nie ma sprawy. Ja dodam linka do książki Mitologia Indyjska w opisie filmu na YouTube oraz na Spotify, więc zainteresowanych sprawdzeniem tej pozycji, może zakupem, to zapraszam do sprawdzenia właśnie tych linków. Zapraszam także do subskrybowania kanału Dark Side of the Earth na YouTube, do obserwowania podcastu na Spotify, a także zachęcam do śledzenia profili Dark Side of the Earth na Facebooku oraz na Instagramie, gdzie czasami publikuję różne informacje o tym, z jakich źródeł korzystam podczas tworzenia podcastu oraz informuję też o postępach w pracach nad nowymi odcinkami. No i co? To dziękuję. Dziękujemy wam, drodzy słuchacze, dziękuję. I życzymy miłego wieczoru. Cześć!